Z okazji trwających w tym tygodniu testów postanowiliśmy sprawdzić, co o gimnazjach i o samych gimnazjalistach sądzą mieszkańcy Nysy. O słuszności powstania etapu szkolnictwa, jakim jest gimnazjum, dyskutuje się już od kilkunastu lat. Która forma nauki jest bardziej efektywna? Trudno powiedzieć. Jednak wśród mieszkańców Nysy więcej jest głosów mówiących, że to właśnie ta wcześniejsza forma była tą zdecydowanie lepszą. No ja nie miałam nic do zarzucenia poprzedniemu systemowi szkolnictwa. Ja jestem emerytowaną nauczycielką. Pracowałam 30 lat w szkole. I za moich czasów była szkoła podstawowa. I uważam, że tak było najlepiej. Łatwiej było nawet pracować z tą młodzieżą, jak ona była przez tyle lat w jednym budynku z tymi samymi nauczycielami. Takie dwa etapy. Koszty państwo weszło i jest tych gimnazjum nastawianych, no to już niech będzie tak, jak jest. Niewątpliwie jednak poprzez podziały szkoły na kilka etapów namnożyły się również końcowe egzaminy. Co rusz to jakieś testy. Tak, tak, egzaminy pod tym względem to rzeczywiście. I zestresowane. Do gimnazjum. Później wychodzą z gimnazjum też egzaminy. Później szkoła średnia, matura. Na szczęście opinie o nyskich gimnazjalistach są bardzo optymistyczne. Bardzo ładną mamy młodzież. Szczególnie teraz w tych dniach, jak tak ładnie poubierani. Tacy grzeczni. Wraz z tematem o gimnazjum powróciła również kwestia likwidacji gimnazjum nr 3 na ulicy Kościuszki, która wciąż budzi wielkie kontrowersje wśród mieszkańców Nysy. Super szkoła, super podobno nauczyciele, dzieci zadowolone, są zgrane. Bardzo dobre gimnazjum. Moja wnuczka starsza tam chodzi, wygrywa konkursy, wszystko. Nie byłabym za tym, żeby likwidowano szkoły. Bardzo szybko można zlikwidować, puścić w ruinę, a później skąd się nabierze na tą odbudowę? Nie powinno się likwidować, a otwierać nowe, no to jeżeli jest za dużo, to po co nowe? Powstaje jakieś plastyczne nowe, otwarte nowe jest gimnazjum w Karolinum, po co? Czy utworzenie gimnazjów było słuszne? Trudno jednoznacznie określić, jednak żaden gimnazjalista nie ma wątpliwości, że... Życie gimnazjalisty jest trudne, naprawdę. Tutaj wszyscy potwierdzą. Dla umęczonych gimnazjalistów mamy dobrą informację. Wakacje są coraz bliżej.